Witam serdecznie, jesteśmy na 12. obozie KSW w Giżycku. Jest z nami Marcin Różalski, witam Ciebie. Cześć, witam. Jak podoba Ci się obóz w Giżycku? Inaczej, jak obóz mi się podobał, bo to już dzisiaj jest ostatni dzień obozu. No, było super, najważniejsze, że była pogoda, bo tylko w sumie dwa dni mieliśmy takie dupne, że padało, prawda, i było pochmurno. Ale tak była pogoda, nam dopisywała, wiesz, jest jezioro, jest pełno lasów, także wiesz, można po prostu zawsze coś tak, wiesz, ten wolny czas w jakiś sposób spędzić według własnego uznania, czy albo gnić w pokoju dzięki tej pogodzie. Fajna była atmosfera, nie było ludzi, którzy tworzyli jakąś taką, wiesz, kwaśną atmosferę. Była jakaś chora napinka, czy chora rywalizacja między trenującymi. Mam ci ten? Chcesz zobaczyć? Myślisz, że to jest Nie, wiesz, ja nigdy nie jeżdżę na obozy przygotowawcze, bo ja jestem na swój sposób takim specyficznym zawodnikiem, że ja muszę trenować u siebie. U siebie się czuję najlepiej, u siebie sobie wszystko tak zagospodarowałem, że mam wszystko pod ręką. Mam mega ekipę, Romek, braciak Dawid, Michał, Cygan, Darek, mój kęsy. Także wiesz, wszystko mam na miejscu. Mam, mówię, 5-6 ciężkich, z którymi robię zapasy, parter, z którymi boksuję w stójce, no bo sam jestem trenerem stójki, także wiesz, moi zawodnicy są naprawdę na takim poziomie, chodzi o stójkę, bo sam ich nauczyłem wszystkiego. Wszystko mam na miejscu, jeżeli chodzi o przygotowania, czy wytrzymałościowe, czy siłowe. Także wiesz, a poza tym, wiesz, ja sam jestem trenerem i nie potrafię się podporządkować komuś, prawda? Nie lubię poza tym trenować z grupą, ja muszę mieć swój trening, to jest wyizolowana, wiesz, wyizolowana musi być jakaś, wiesz, miejscówka, gdzie jest tylko ja, moja grupa i tak na mój trening, także do końca, żebym przygotowywał się u siebie w klubie, a ja, tak jak przed każdą walką, po prostu może będę zwiększał tam natężenie, jakieś tam, wiesz, jednostki treningowe będą dłuższe, nieraz krótsze, ale ogólnie nie ma żadnych tam rewelacji. Czy wyleczyłeś kontuzje, których się nabawiłeś? Nie, tych kontuzji nie da się wyleczyć. To są już kontuzje zaleczone w jakiś sposób, ponieważ znów jestem na jakichś tam blokadach, po jakichś tam, wiesz, mniejszych, większych zabiegach, ale mam zniszczone lewe kolano, mam naderwane wiązadło rzepkowe, ogólnie rzepkę całą mam popsutą, jakaś narość mi się tam zrobiła, całkowicie już mi poszła lewa ręka, tutaj w tym obszarze kciuki i kości te największe, bark lewy i prawy łokieć są praktycznie, żeby wyciąć i wyrzucić na śmieć, także to nie jest nic zaleczone. No ale zostało mi albo zostawić to wszystko i poświęcić 1/3 życia, jaka mi została na naprawienie, albo popsuć się dalej i wykorzystać to do właśnie między innymi, żeby ja, żebym sobie poprawił jeszcze jakoś tam sytuację i mógł zrobić swoje, spełnić jakieś marzenia, móc pomóc koniom, wiesz, zwierzętom, którym pomagam i dzieciakom z domów dziecka, którym też pomagam, także wiesz, no chcę to wykorzystać. Walczyłeś kiedyś na gali draka. Tak. Czy organizatorzy odzywali się do Ciebie? To znaczy na gali draka walczyłem dzięki Andrzejowi Mołczanowowi, bo to on załatwił mi tą walkę. Załatwił mi tą walkę przez Maćka Kawulskiego, który jest właścicielem KSW i moim menadżerem. Ale nie, dalej nie było żadnych jakichś tam oddźwięków, żeby dalej walczyć. No i wcale powiem tak szczerze, to chyba mnie tam nawet nie ciągnęło, bo sama droga mnie zmęczyła do Władywostoku. Poza tym na tej walce miałem przeciwnika, który nie chciał się podjąć ze mną w żaden sposób walki, cały czas mnie przewracał. No ja wtedy byłem na pewno dużo łatwiejszy do przewrócenia niż jestem w tym momencie. Ale jakoś tak oprócz podróży, towarzystwa, bo był i Sasza Znamik Lewicki, i wiesz, i Maciek Kawulski, i Andrzej Mołczanów, to oprócz towarzystwa i podróży to niemiło wspominam ten wyjazd. Czy planujesz dalej, aktualnie planujesz, tak jak mówiłeś, zakończenie kariery? Tak, cały czas planuję zakończenie kariery, ale na razie, wiesz, nie myślę o tym, bo na razie mam ważniejsze sprawy na głowie. Między innymi ważną sprawą jest walka w październiku, czyli skupiam się na tej walce, żeby się do niej przygotować. Normalne mam swoje jakieś tam obowiązki i biznesy, tak jak każdy człowiek. Także nad tym się skupiam, a gdy wiesz, gdy będę miał wolniejszą chwilę na jakąś tam refleksję i to wszystko, żeby przygotować, to w zależności jeszcze jak będę się czuł, no to wtedy podejmę decyzję, ale to wiesz, to decyzja musi być przemyślana, bo jest bardzo ciężko zostawić wszystko, co było twoim życiem i wiesz, i nagle diametralnie zająć się czymś, jeżeli nie ma czegoś, co pochłonie cię, tak jak wiesz, jak to co do tej pory robiłeś, bo mam tam jakieś mniejsze czy większe jakieś tam swoje zainteresowania, ale to nie pochłania mnie w ten sposób. Mam nadzieję, że plany, jakie tam gdzieś tam sobie snuję, wszystkie mi się spełnią w takim stopniu, jak
jak sobie zakładam, no i wtedy będzie mi dużo łatwiej i na pewno dużo szybciej podejmę jakąś taką konkretną decyzję. Dziękuję ci. Jeśli chcesz kogoś pozdrowić... Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, którzy mi pomagają w przygotowaniach. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są dla mnie mili, tak? Jakieś tam miłe słowo. Pozdrawiam wszystkich moich sponsorów, dzięki którym mogę trenować, nie zajmować się innymi gównami. No i zapraszam na galę w październiku.